Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Patrol i mamy nowy sklep, nowe skiny, chyba Halloweenowe, ale nie wiem. Według mnie średnie na pierwszy rzut oka. I teraz tak, mamy dwa skiny po 1500, oczywiście dla potrzeb odcinka kupiłem obydwa. I na start, co mam wam na start do powiedzenia przed odcinkiem całym. Eee, pierwsze możecie tutaj wesprzeć twórcę, ja wspieram bez nic kosa, ale jeżeli chcecie, chcecie wesprzeć mnie, wpisujecie patronjou 2 bez spacji, tak wpisujecie. I klikacie akcept. I teraz jak to działa? Za każde wydane 10 tysięcy faudolców od ludzi, którzy mnie wspierają, dostaję 5 dolarów. Czyli zarabiam na tym, jak wy wydajecie faudolce. Faudolce możecie mieć z ratowania świata, z karnetu bojowego, z czegokolwiek. Możecie kupić faudolce i tak dalej. Za każde wydane 10 tysięcy dostaję 5 dolarów. I te 5 dolarów mam do przeznaczenia na dwa cele. I teraz wy musicie mi pomóc, który cel wybrać. Pierwszy cel to jest taki, że. Wybieram ludzi, którzy nie mają pieniędzy na skiny, bądź nie mogą sobie kupić, pozwolić na skina i kupuję tym ludziom skina, jeżeli się uzbiera jakaś kwota, a drugi cel to jest taki, żeby po prostu konkursy dla wszystkich i chyba tyle, bo nie wymyśliłem nic innego, bo według mnie jakieś na razie akcje charytatywne i tak dalej przy takiej yy, kwocie to są chyba nieopłacalne, bo wydaje mi się, że nie uratuje żadnego domu dziecka za, nie wiem, 10 dolarów czy za 20, więc... Yy... Zobaczymy, ile tu się uzbiera i wtedy będziemy wymyślać razem z widzami i pamiętajcie, patrol YouTube, akcept, teraz tak, mamy dwa skiny, zbierak i lotnie. nie, dziadostwo, babeczka, fajny skin, bez plecaka, bez plecaka jest fajnym skinem. Yy... Taki troszeczkę i mroczny, i trajardowy, i fajny, i tak dalej może być. Bez plecaka, bo ten plecak wygląda jak totalne dziadostwo, jakieś nie wiem, to jest jakiś dzwonek. Ogólnie ten dzwonek. Mm, Trochę na historii chyba się nauczyłem. Kiedyś była plaga, która była. rozprzestrzeniana drogą wziewną. Czyli droga wziemna, czyli jak wdychaliście powietrze od ludzi chorych, to wtedy mogliście się zarazić. I nie pamiętam jak do, dokładnie się ta choroba nazywała. Yy, nie chcę teraz mówić wam złych opcji. I dlatego ludzie nośli, ludzie, lekarze i tak dalej, nosili takie maski. Te maski były w środku wyposażone chyba w szmatki, albo w jakieś. Coś w stylu waty, czyli tak jakby maska przeciwgazowa to była. I dlatego to są maski naturalne z historii i tak dalej, tak nosili ludzie. Lekarze nosili takie maski, dlatego ta plaga jest e, mega, mega kojarzona z tymi maskami, bo to są maski e, bardzo charakterystyczne. No i to są te skiny właśnie plagi. Według mnie skiny, które symbolizują chorobę są średnie. A jeżeli chodzi o ten dzwon, to zawsze ten dzwon był takim e, Dzwoniono tym dzwonem, dlatego że, nie wiem, yy, była wioska zarażona i tam ostrzegali właśnie przed tą zarazą. Nie wiem, to takie. Z tego się nauczyłem z historii. To przynajmniej pamiętam, a historii nie na maturze, tylko wos. Więc co innego Wam powiem. I mamy gościa, który ma czapkę. Taką średnią. I ma ten. ten łeb taki sam z tą maską. I ma pelerynę. Peleryna jest. Yy, Fajna. Peleryna jest fajna, ale wolałbym tą pelerynę od Ragnaroka oraz pelerynę od nowej, nowego człowieka dynie? Dyni? Dyni? Dynia? Dyni? Człowiek dynia. Będzie niedługo nowy człowiek dynia i wolałbym od człowieka dyni yy, tą pelerynę. Bo ta jest taka prosta, zwykła. I w ogóle jak gracie, no to zasłania... praktycznie ta peleryna dosięga do, do, do samej ziemi, że nie widać dołu peleryny. Yy, więc... Yy, nie opłaca się tych skinów kopować. Babeczkę, jeżeli chcecie, to of course, ale wolałbym y, kupić to. To, to bym wolał kupić. Teraz kolejna sprawa, zbierak. Kupiłem, myślałem, że będzie fajny, jest słaby. Lotnie, nie mam zamiaru kupować lotni. Jeżeli chodzi o zbierak, to kupujcie ten. Ten jest dużo lepszy. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba, bo jeżeli tamten się podoba, to wiecie, możecie kupić tamten. I teraz tak, pokażę Wam skiny w plac na placu zabaw szybko. Yy, I pokażę Wam potem szybkie dwa Nie będę tego montował, jestem mega zmęczony, bo pomagałem Nexer w nagrywkach, ale nam trochę tam nie poszło w gierkach. Dziwny dzień. Z pompy za 8, nic nowego. Z pompy za 7. No chyba tak się zdarza, co nie? Pompa za 7, za 8. Dobra, yy, skin. Zbierak? Nie są to fajne rzeczy. Nie są to fajne rzeczy, serio. Pokażę Wam jeszcze, jak leci. Wydaje mi się, że nie opłaca się za 1500 kupić obu skinów. Zobaczymy babeczkę. Babeczką jeszcze nie grałem, bo Nexa kupi babeczkę. Więc ja sobie kupiłem faceta i mówię: Dobra, babeczka jest lepsza, to kupiłaby dwa. Dobra, lecimy. Spadanie z karnetu bardzo pasuje do tego skina ale co z tego, skoro na nikt nie będzie miał, bo jest brzydki? Jeżeli macie inne zdanie, dajcie znać w komentarzu, bardzo szanuję wasze zdania, naprawdę. To, że się nie zgadzacie z moim zdaniem, nie znaczy, że mi to nie pasuje. Naprawdę cieszę się, jeżeli wyrażacie swoją opinię i macie ją nawet inną od mojej. Wtedy się może czegoś nauczę, wiecie jak to jest, nie? Dobra, bunny hopem. Fajnie, um. na, na low gravity. Dobra, według mnie skin... Broń jakąś by się przydało znaleźć, co? Żeby pokazać szybko wychylanie, bo wiem, że to lubicie. Przynajmniej tak mówicie. Parę osób tak mówiło, że. Paczol, pokaż jak się wychyla ten skin, bo chcę zobaczyć, czy będzie mi zasłaniał. W takim razie ja to robię. Ogólnie nie wiem, tak myślę sobie. Dobra, jeszcze raz. Wychylanie. No nie zasłanie z normalnym skinem, tylko ten. Kapelusz tak dziwnie działa. Nie no. Skin według mnie. Nie warty swojej ceny. Lecimy po drugiego. E, tak się zastanawiam, bo chyba na starość będę też nagrywał dla Was skiny, czyli może pod koniec swojego życia, jak będę miał 80 lat. Obiektywny. E, jak będę miał 80 lat, to pod koniec mojego życia wezmę i będę nagrywał skiny, wtedy będę miał z 300 tysięcy skinów. Gdzie jest Bad od tej babeczki? Bo ogólnie, gdzie on jest? Ej, o jest, dobra. Wezmę, pokażę Wam tą kosę z Halloween, bo ona jest według mnie lepsza do tych skinów. Kosa z Halloween, jest chia. Chia, chia, Gdzie ona jest? Chia, 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 Jest. Nie wiem, czy ona nie mam na faworycie. Muszę dać na faworyta. Dobra. I bierzemy kosę z Halloween. Wydaje mi się, że jest lepsza. Jak będę stary, to będę mniej więcej prowadził odcinek z już tak. Witajcie moje dzieci. Dzisiaj mamy nowe skiny i... Sorry, ale mam... migrenę. Boli mi głowa. No mniej więcej tak będę prowadzić tamcie. Nie <grym> No dobra, to... tak, mniej więcej tyle żart. Jestem zmęczony i gadam głupoty. No nie, kosa... kosa z y, jest świetna, wy o tym wiecie, ja o tym wiem. Yy, to jest nowa kosa, nie, jest, nie ma tej starej. Miała być Ghoul wydawało mi się, że będzie Ghoul Trooper. Wydaje mi się, że Ghoul Trooper będzie znowu aktualizacją. Bo jeszcze nie ma przecieku skina odnośnie faceta do Ghoul Okej, okay. bug blink jak się leci jest fajny. Ładnie wygląda jak się leci, ale to tylko wtedy jak się leci. Dziwnie się lata w ogóle z tą grawitacją. No i ogólnie skin jest fajny, ta sukienka tak fajnie się podwija. Nie, no ten, ten skin okej. Okay. Dobra, to teraz tak, ten skin. Uu. No tak, bo spadłem z góry, a to grawitacja nie ma nic na doznaczenia. E, dobra, e, czyli tak, skin babeczki jest fajny. Naprawdę? 7 na 10 e, facet nie, facet totalnie nie, babeczka spoko. Podoba mi się to, że ta sukienka tak lata. Naprawdę, fajnie, fajnie to zanimowane jest. Dobra, dajcie mi coś Dobra, jest MK Mamy matcy. no naprawdę fajny skin, tylko z innym bugblingiem albo bez bugblinga. Dobra, wychylanie. Jeszcze lepiej niż przy facecie. E Jeżeli macie mnóstwo fałdolców, to babkę można kupić. Według mnie. Jeżeli nie macie, no to nie. Dobra. E Jeżeli nie macie, no to zostawcie sobie na guldrupera albo zostawcie te tego troopera sobie kupcie, bo naprawdę warto tego skina mieć. E patrzymy backblingi. Czy nie? Nie mi się bugblingów patrzeć, ale patrzymy. Eee, babeczka. Ten back blink, e, nie będę patrzył z strony, mi się nie nadaje do niczego. Weźmy babeczkę, weźmy sobie back blink, Nie wiem. Ten. Nie. Skrzydła. Skrzydła też nie, bo ten guzik mi się tu nie podoba. Wydaje mi się, że tu trzeba zakryć ten guzik tymi. Więc chyba to też nie. To też nie. Co może zakryć? Peleryna od tego. Nie, peleryny nie, bo ona ma tą sukienkę swoją. E, not. O! Katanka spoko. Katanka, jak wiecie, pitarka, jak może być takie. Wydaje mi się, że do babeczki, bugbingi, które po prostu zakryją jej tą y tą kropkę tutaj. Jajko. Może być, aż dziwne. Może być. Chyba widać, że jestem zmęczony, co? Dobra, i weźmy faceta, bo starczy tych buglingów, bo naprawdę te buglingi nie ma sensu nawet sprawdzać na tych skinach, bo. Słabe te skiny, kurcze, no. Babka może być, facet, totalnie nie. Tu zobaczymy. Tak na siłę. Nie pasuje, nie. Dobra, faceta, totalnie sobie odpuszczę. Mi się totalnie nie podoba osobiście. Nie wiem, jak wam, dajcie znać w komentarzu, przepraszam, ale nie podoba mi się ten skin. Nie i nie, nie. Własne zdanie wyrobione. Nie podoba mi się yy, w ogóle. Zobaczmy tą pelerynę do Ragnaroka jeszcze chciałem. ok Ogólnie ta peleryna do dyniowego gościa z Halloween będzie taka sama jak do Ragnaroka, tylko troszeczkę będzie pomarańczowego efektu w niej. I nie wiem czy to jest sens w ogóle taką samą taki sam bugming dawać. Yy, czy co tu? No nie no tak słabo. Słaby jest ten skin. Bardzo słaby jest ten skin. Dobra, weźmy jeszcze tak. Tego, tego bugminga... Bagmingu nie sprawdzam, bo jest bardzo słaby, ale pelerynkę sobie sprawdzimy. Gdyby nie to oprzycie, takie dziwne, ona wygląda jak takie, nie wiem, sweterek z guziczkami. Przez te guziki takie właśnie, nie wiem, co tak jest. Wilkołak. Mówiłem wam, że będę grał wilkołakiem i co? Nie gram. Zawsze tak jest. Wbiję setny level karnetu, odblokuję skina i nie gram tym skinem. Masakra. Aż szkoda gadać. Ale opłacało się. O, tu ładnie wygląda ta pelerynka nawet. Za maskowe sztos. tos. Yy, skull trooper. Na siłę. Babeczka od skull troopera. Nawet, nawet, może być. Yy, wasz komandosi. Dziwna jest ta peleryna, to mi się nie podoba to szycie. Dziwna. W takim razie okej, okay, podsumowanie jestem na nie. Babeczka, jeżeli mamy mnóstwo hoodolców, to babeczka ok. Ale to trzeba mieć mnóstwo hoodolców, i wtedy ten skin jest fajny. Facet. nie. Taki piracko. średniowieczny. Nie, jestem na nie. E, żegnam się z wami. Pamiętajcie o wspieraniu tutaj. Pamiętajcie o subskrypcji e, na tym kanale, bo lecimy po 100 tysięcy. Już niedługo będzie 100 tysięcy. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć.